i wody robią sobie żeremia bardzo głęboko w nasypie, w tej pospolicie, tak zwanej tamie, jak to wszyscy mówią, co przyszłościowo zagraża, gdyby był wylew, no, może nastąpić podmycie, rozmycie tamy. Może być to tragiczne w skutkach. Jeżeli rozchodzi się o sołectwo Strzyżawa, w tej chwili no, cały czas im tam, powiedzmy, mieszkańcy socą tym bobrom, rozwalają te tamy, żeremia, które one robią, ale w tej chwili zrobiły takie umocnienia, że jest problem, żeby to rozwalić. I prosiłbym, żeby może pan wójt tutaj wymógł na spółce wodnej, aby rozwalili, zostało to rozwalone mechanicznie. Istnieje też następne niebezpieczeństwo, bo bobry weszły pod nasyp kolejowy, gdzie jest przepust na cieku wodnym i tam, powiedzmy, spiętrzają, kopią i spiętrzają piasek. Grozi to, no, stwarza jakieś warunki niebezpieczne dla tej budowli. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to się... Szanowna Rado, Panie Wójcie, z wnioskiem takim, żebyście Państwo w nadchodzącym roku i w nadchodzącym budżecie gminy w inwestycjach zajęli się ulicą Bazową. Ta ulica jest to prawie centrum wsi. Jest w stanie no, krytycznym, nie ma ani chodnika. Bardzo dużo dzieci z bloku wchodzi do szkoły tam. Jest to odcinek niebezpieczny. Wiadomo, że jest odcinek od ulicy Torońskiej do ulicy Krótkiej. Nie ma tej kanalizacji jeszcze zrobione. Są tam jeszcze i rury azbestowe. Można by było, może nawet jak nie ma takiego funduszu, robić to odcinkami. Od bloków do ulicy Krótkiej jest wybudowana już kanalizacja. Jak nie idzie w całości, robić ten odcinek. I prawie jest to w centrum dobrobytu. Wizytówka, nasza wizytówka. Oby to było jakoś względnie zrobione, byłoby to chlubą i dla mieszkańców, i dla gminy. Proszę, żebyście Państwo uwzględnili to, czy w przyszłym budżecie, czy w nadchodzących latach, ażeby tym problemem się zająć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, proszę Państwa, chciałbym nadmienić, że najbliższa sesja budżetowa głównie odbędzie się 28 grudnia. O godzinie 10 przewidujemy spotkanie wszystkich trzech komisji, a o godzinie 11 obrady sesji. Jeżeli nie ma pytań, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydium chciałbym na Państwa ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Dużo, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, obfitych prac w roku 2019. Państwu i Państwa rodzinom dużo, dużo przede wszystkim zdrowia, zadowolenia, spełnienia marzeń, tak również pracownikom Urzędu Gminy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Na podstawie paragrafu 31 uchwały nr 46 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska zamykam drugą sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. Dziękuję.